głos podczas prezentacji Wiktor Tancza, Szagi Sabatę, Dawid Baum z Warszawy. I prosto w ręce Mikołaja Czaplińskiego i teraz w końcu w trzeciej minucie tego spotkania przechwycił tę piłkę Mateusz Jachlewski, dobrze rozprowadzony, kontratak, ale ponownie na drodze gdańszczan. Sędziowie wcześniej przerwali akcję, a więc już Marek Daćko wznowił grę. Indegia świetnie wypracował pozycję dla Fernandeza. No, hiszpańska dwójkowa akcja, cudowna i cudowna odpowiedź Toru z Wybrzeża Gdańsk. Jest czwarta bramka. Znakomicie wyczyszczona pozycja dla Węgra. Już pięciobramkowe prowadzenie. Jachlewski do końca oddał jeszcze piłkę do Papaja. Dobra pozycja dla skrzydłowego. Degia, Lucin do Daszka. Degia już ograł Mateusza Jachlewskiego. On tylko pokręcił głową. Zamienił się pozycjami Mindegia z Lucinem. Ależ kreuje Hiszpan akcję swoim bocznym rozgrywającym. Mindegia do końca poszukał teraz Jakuba Poważyńskiego. Fernandez. Świetna zespołowa akcja wicemistrzów Polski. Nie pchał się za blisko bramki Hiszpan, a teraz jeszcze ładniejsza odpowiedź Toru z Wybrzeża Gdańsk. I teraz dużo miejsca miał Patryk Pieczonka. Także przykra sprawa, jeśli chodzi o Adama Morawskiego. Mniej przykro z pewnością jest mu teraz, bo Zoltan Sita musi się wycofać, Poważyński. I teraz ładna bramka z dystansu, taka mocno indywidualna. Jachlewski, ładna dwójkowa akcja z Janikowskim i wyrzuca obrotowy. Toru z Wybrzeża Gdańsk na karę 2 minut Siergieja Kosorotowa. Kosorotow, łatwa bramka z dystansu, 31-24, rozkręcają się. 4 minuty tego spotkania. Fernandez do końca. Druga bramka z rzędu Hiszpana. Pieczonka, Jachlewski. Świetnie, Jachlewski do Janikowskiego. Ten oddał jeszcze piłkę do Piotrka Papaja. Jeszcze próbuje Lucin, Kosorotow do Czaplińskiego. Tam była luka. Jedna z ostatnich akcji pozycyjnych gdańszczan w tym spotkaniu. Jachlewski do Janikowskiego. Jest bramka numer 20. Nie udało się. Mecz 15. kolejki PGNiG mężczyzn, pierwszy otwierający nam tę serię, zakończył się zwycięstwem Orlenu Wisłę Płock 35-28. Bardzo dobre spotkanie Admira Achmetasewicza. Ja już Państwu za czas spędzony z piłką ręczną bardzo dziękuję. Żegna się Iwona Niedźwiedź i życzę spokojnego wieczoru.